Gość Radia Lublin. Na zegarze 15 minut po godzinie 8 Tomasz nie przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Jan Łopata, polskie stronnictwo ludowe. Dzień dobry. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu, dzień dobry. Tego chyba się nikt nie spodziewał, że futrzaki zatrząsną koalicją Prawo i Sprawiedliwość mówi, że koalicji nie ma. Nie ma? Tak, tego nie wiem. To oczywiście trzeba pytać. No, ale jako przedstawicieli... wieloletni obserwator tak, sceny politycznej Zaraz w Polsce, Próbuję on... to skomentować w jakiś sposób. Znaczy, tego się nikt nie spodziewał. Nie wiem do końca, czy się tego nie spodziewa. Być może nie ten pretekst, bo ja to uważam, że jak pan to określił Fuczaki, chociaż to bardzo ważny temat, jak będzie chwila czasu, to na Będziemy ten temat. Będziemy tym rozmawiać tak. Tak, bo to ważny temat. To jest cała dziedzina gospodarki, ale. To też jest pretekst polityczny. To nie ulega najmniejszej wątpliwości i starsi czy doświadczeni obserwatorzy sceny politycznej spodziewaliśmy się, że coś się wydarzy, bo to ten balonik czuliśmy, że nabiera powietrza i że w pewnym momencie strzeli. Co było bezpośrednio przyczyną, czy ZZ, czyli pan Zbigniew nacisnął na odcisk pana premiera Morawieckiego, czy tam pośrednio pana Szeregowego posła Kaczyńskiego tego do końca nie wiem, ale coś takiego było zapewne, skoro, skoro tak to szybko poszło. Jeśli dzisiaj okaże się, że rzeczywiście e, pan e, prezes Kaczyński dokonał zmiany w e, rządzie, bo to on dokonuje wszelkich zmian, żeby była jasność. Nie no żadne... b będzie pewnie jakaś rekomendacja. E, tak. No dobrze, no okej. Okay. <laughs> Wiadomo, że tak jak i z tymi zwierzątkami, niepodlegająca dyskusji, nie, nikt nie może mieć innego zdania, więc musi tak być, jak prezes powie. I jeśli jeśli powie, że pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny już wypełnił swoją misję, to oznacza, że to był główny pretekst, główna przyczyna tego, tego wywołania tematu i takiego przeprowadzenia poza jakimi. Kolwiek regułami parlamentarnymi e, procedury nad tą ustawą o ochronie zwierząt o ochronie zwierząt tak I To wtedy rozwane. będzie oznaczało, że, że zjednoczona prawica de facto nie istnieje. Pytanie, co dalej i jaki scenariusz dalszy? No bo Panie redaktorze, się... ja bym tak daleko nie poszedł, ponieważ wydaje mi się, że rok 2007, a w ogóle całe te lata 2005-2007 i doświadczenie pana premiera Kaczyńskiego. Wówczas z koalicjantami, jakimi była Samobrona i Liga Polskich Rodzin, i efekt końcowy, czyli skrócenie. Wybor przegrane no. wybory. tak, w 2007 roku. Chyba coś mu tam w świadomości, w pamięci zostało. No, ale Więc... teraz, teraz sondaże, te, które się pojawiły Niech w Pan posłucha, mówią, tak. mówią o tym, że PiS jest w stanie wygrać samodzielnie. No dobra. I, e, właściwie fatalne wyniki za Solidarnej Polskiej Porozumienia. Sondaże, sondażami, ale, e, drodzy Państwo, tu, tu kilka tematów, ale po słuchajcie państwo, przecież opozycja mimo, że jest rozbita i każda tam swoje interesy ma, no nie wyraziłaby zgody na takie rozwiązanie parlamentu i przy tej samej strukturze medialnej chociażby i przy panu prezesie Kurskim przeprowadzałaby następne wybory. Nie ma takiej możliwości. Rząd techniczny, bardzo proszę, półroczny, umawiamy się na opozycji, że pół roku czy rok czasu rząd techniczny i dokonuje się podstawowych, przynajmniej przywracających jakąś reguły demokracji w Polsce i wtedy możemy przeprowadzać wybory. No nikt na ta w naszych regułach i na e, pełnej machinie państwowej, podporządkowanej PISowi, nie zgodzi się na wybory. Nie ma takiej możliwości, a sam PIS nie jest w stanie rozwiązać no ale tego problemu. Borys parlamentu. Budka Kolicja Obywatelska mówi, że jest gotowa na taki y, scenariusz e, przedterminowy. No właśnie, wyborów. trochę się dziwię. Nie chcę krytykować opozycji, bo to nie moja rola i nie powinniśmy tak sobie nawzajem wrzucać y, kamyczków, ale no, dziwię się trochę postępowaniu pana przewodniczącego Budki, chociażby też wracając do tej ustawy o, o ochronie zwierząt, dlatego że. Procedura y, 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 nad tą ustawą pracy, nad tą ustawą no była niczym się nie różniła od tej, którą PiS z, zaprogramował nam w 2015. 15-16 roku nad Trybunałem Konstytucyjnym chociażby, czy nad ustawami e, o Sądzie Najwyższym. Taka sama, na siłę, kolanem, w nocy, nikt nie wie o co chodzi, poprawek nikt nie śledzi, nie wiem czy nad biuro le legislacyjne było w stanie. No tak, Panie, po, Panie I po, oni po, się po, zgodzili po, na to, więc... No właśnie, ja... bo, bo wtedy Platforma krytykowała, Lewica krytykowała, Mało tego. Polskie Stronnictwo tego, Ludowe tego po... krytykowało, a dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe jako e, jedyne z e, 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 opozycji e, wówczas e, także wtedy y, zagłosowało przeciwko Ale to i się jest... sprzeciwia. A koalicja y, obywatelska, lewica już dzisiaj im ten tryb nie przeszkadza. Właśnie o to chodzi, bo to, tu, tu są też znowu dwa tematy. Pierwsze to ta procedura, o której mówię, bardzo istotna, ważna, bo to jest parlamentaryzm. E, ja trochę brutalnie to mówię, że no zeszliśmy na psy. Przepraszam, No Może za po brzeniem. prostu wiedzą, że w Senacie mają większość i tam będą Nie, tej... Nie, nie. To była jakaś taki amok, jak, jak to ludzie, niektórzy nazywają amok, szybko, prędko, bo teraz, bo, bo, bo potrzeba. Co tu się takiego Zdarzyło. Wojska obce stały na granicy, że trzeba jakieś ustawy uchwalić, nie wiem, ochrony bezpieczeństwa państwa polskiego. Milionowe e, e, majątki przez wiele pokoleń gromadzone, budowane z wielkim trudem w ciągu jednej nocy zniszczyć, to to była przyczyna i pretekst, żeby łamać wszelkie, wszelkie regula, e, regulaminy i reguły parlamentaryzmu. Absolutnie tego nie popieram. E, my mieliśmy to swoje stanowisko, bo kilka razy było już podejście, co najmniej trzy razy było podejście do e, e, futrzaków, jak pan to nazwał, e, i do uboju rytualnego, bo to wszystko w jednej ustawie no się właśnie, znajduje. to właśnie, to może przypomnijmy w nocy z czwartku. Na piątek Sejm uchwalił projekt uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Ta nowelizacja, o czym też mówimy już od kilku dni, wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Ogranicza kwestię uboju rytualnego bardzo mocno. Mamy też tam zapisany zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych. Władysław Kosiniak-Kamysz oceniając ten projekt nie przebierał w słowach. Nazwał go aktem głupoty i embargiem na Polskę. Polskie rolnicy. Zdecydowanie. Co do głupoty, to chyba wszyscy racjonalnie myślący, nawet kochający zwierzęta e, bardziej mocno niż, niż, niż statystycznie Polacy muszą to ocenić, że to była akt głupoty, chociażby z tej przyczyny, o której. 356 wcześniej... posłów zagłosowało. Nie, 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 nie. To, to, to nie tak trzeba to powiedzieć. Ja mówię o generalnie ocenie społecznej dzisiaj na różnych forach internetowych, można wysłuchać, można poczytać. To mówię jeszcze raz, to był jakiś amok, w którym zostali wprowadzeni parlament i poszli tak e, e, za ciosem, że tak powiem, nie zastanawiając się nad tym wszystkim, co się... Wydarzyło. A embargo? Oczywiście, że tak. Drodzy Państwo, jeśli tak straszny jest ten ubój, bo jest to pewna reguła tego uboju rytualnego, no może i trudna do, do zaakceptowania, ale są religie, są, e, są ludzie, którzy no, tylko, tylko taki, taki pokarm, takie mięso chcą kupić, chcą jeść e, i na rynku, w światowym rynku e, znajdzie się e, kraj, znajdzie się producent, który będzie to czynił. I teraz posłuchajcie Państwo, nie ma zakazu na rynek wewnętrzny dla kraju, dla wyznawców, czyli wedle tej halal i koszer uboju w Polsce, ale nie wolno na eksport. No Boże, kochany, no to nie jest embargo, nałożyło państwo polskie. Nie tak, nałożył rząd polski, rząd Prawa i Sprawiedliwości nałożył embargo na eksport polskiej wołowiny. Wołowiny to jest jedno, a cały drób, myśmy potęgo jesteśmy przez ostatnie lata... Rolnicy zbudowali potęgę, jeśli chodzi o produkcję drobiu, kurczaki, indyki i inne, inny drób. I w ciągu jednej nocy przekreślony został cały dorobek pokoleń na wsi polskiej. I kolejny element, który bardzo mnie boli, bo ja wyrosłem z ziemi, ja wyrosłem ze wsi polskiej i ja znam rolnika. On najpierw karmi zwierzynę, najpierw dogląda zwierzynę, potem idzie do domu, żeby zjeść śniadanie albo koło domu coś zrobić. Kocha tą zwierzynę, bo z niej również czerpie, żyje, rodzinę rozwija. Więc jak można zarzucać, że polski rolnik nie potrafi kochać i opiekować się zwierzę? Bo tak to taki wymiar ma ta ustawa w rezultacie. Chciałem jeszcze zapytać o, w tym kontekście o wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który stwierdził, że z oceną tej nowelizacji ta. wstrzyma się do momentu, kiedy trafi ona na jego biurko, czy będzie miała ostateczny kształt. Przy decyzji dotyczącej ustawy będę Miał na względzie dobrostan zwierząt, ale i jakość życia rolników, powiedział prezydent, to jakaś nadzieja dla. No myślę, że mogą rolnicy mieć jakąś nadzieję, aczkolwiek do końca nie wiem, bo pan prezydent raczej jest podporządkowany prezesowi Kaczyńskiemu tak mocno, że pewniej w tej materii, jeśli się okaże, że względy polityczne będą wskazywały, że trzeba podpisać, to podpisze. Nie wierzę w jego samodzielność tutaj podejmowania decyzji, ale roztropnie to się wyraził. No tak to powiem. Bo przecież przed chwilą skasowaliśmy hodowlę trzody chlebnej w wielu rejonach w lubelskim, na pewno na północy w, białe, w powiecie Kwestia Biała Podlaska. ASF-u. i za, za, prosiliśmy ich, żeby rolnicy zastąpili to inną hodowlę. I co? Zamykamy im następną hodowlę? I o tym być może jeszcze za chwilę porozmawiamy. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Łopata jest gościem Radia Lublin, słuchaczom radia. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na radio.lublin.pl i radiowego Facebooka, gdzie będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zapraszamy. Serdecznie, a Państwu dziękuję w radio. przed radiem. Jan Łopata. E poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego jest nadal gościem radia Lublin. Panie pośle, no właśnie, prezydent mówi, że pochyli się nad dobrem rolników. No pytanie teraz jest zasadnicze takie. Ustawa dotycząca ochrony zwierząt trafi do senatu. Już mamy zapowiedź marszałka Senatu Tomasza Grockiego, że będzie wnikliwie obserwowana, badana. Prawdopodobnie należy się spodziewać, że będą Będą zgłoszone do tej ustawy poprawki? No, zapewne tak. Wszystkie kluby już trochę, że tak powiem, ochu ochłonęły i zapowiadają zgłaszanie różnych poprawek. Pewnie Senat będzie dłużej pracował. Przede wszystkim, Senat powinien wypełnić tą rolę, którą Sejm miał możliwość, czyli wysłuchać zainteresowanych przede wszystkim związki zawodowe, izby rolnicze. Rolnicy jako tacy. Pod sejmem jedna grupa, jednego wieczoru, bo nie mieli się nawet możliwości czasu spotkać, zebrać. Z... Krzyknąć, żeby wykazać, okazać swoje niezadowolenie. Ale myślę, że teraz ten co najmniej miesiąc Senat poświęci właśnie rozmowie i, i merytorycznej ocenie tego wszystkiego, co zostało zapisane i co zostało no, przegłosowane. No Ale skoro jest taki entuzjazm ze strony części opozycji, mówię tutaj o Koalicji Obywatelskiej, o lewicy, no, głosami, których ta ustawa przecież. Panie elektorze, ja nie chcę hmm, nikogo oskarżać, bo nie, nie, nie złapałam nikogo za rękę, ale tam są ogromne interesy. Zrozumcie państwo, Jedną rzecz to są naczynia połączone. Całe rolnictwo jest pewną sferą życia, które jedna wypływa z drugiej. Otóż tak, mówimy o zwierzątkach futerkowych, a zwierzątka futerkowe karmią się odpadami, nazwijmy to w ten sposób o czym wspomniałem wcześniej, z produkcji drobiarskiej. To jest około miliona ton. i no trzeba będzie to 750 tysięcy ton zjada zwierzyna futerkowa. Co to oznacza? A to, to oznacza, że właściciel fermy futerkowej musi jeszcze zapłacić. Pewnie płacą albo przynajmniej odbierają bezkosztowo od producenta kurczaka. Czyli te koszty, które będzie musiał ponieść, bo nie zakopie do ogródka przy takiej produkcji. To, to jest... Niemoralne, nielegalne, i tak dalej. Więc będzie musiał te odpady producent gdzieś utylizować. A to gdzieś utylizować, to oznacza, że przede wszystkim firmy niemieckie. Ja tu nie mam też nic przeciwko kapitałowi z tej, czy z tamtej strony, ale tak to jest. Dzisiaj na rynku polskim dominują firmy niemieckie, jeśli chodzi o, o utylizację tych odpadów. I przecież jak zapłaci, to będzie musiał podnieść cenę, co oznacza, że cena na rynku, w sklepie, że każdy Polak dostanie po, po, po kieszeni poseł Jarosław Sachajko mówi, że 20-30% ją wędliny to, w Polsce. To, to cena, wy, czy wycena tego kosztu nie jest mi do końca znana, ale przecież to logika mówi, że tak będzie. No poniesie dodatkowy koszt. Mógłby otrzymać trochę dochodu ten, że producent drobiu, a tak będzie musiał ponieść dodatkowy koszt, bo utylizować. I, ten, i te naczynia połączone, mówimy o tym, że wygasimy ubój e, rytualny ten właśnie bez ogłuszenia w Polsce, ale co to, to również oznacza? No powiedzmy, nie zakazujemy jeszcze hodowli bydła opasowego, tego mięsnego, tylko że oznacza to tyle, że ten ubój nastąpi, bo zapotrzebowanie na rynku światowym jest konstans. On tam ileś tysięcy ton, ja nie pamiętam w tej chwili tego mięsa trzeba produkować. Jak nie kupią w Polsce, to kupią w Czechach, na Ukrainie, w Danii, powiedzmy, jeśli chodzi o, o, o futra, o, o skóry, bo tam to jest pierwszy producent w Europie. To, to jest konstans. Tyle tylko, że my na tym stracimy. I drodzy państwo, szanowny panie redaktorze, czy to, nie, czy to jest w ogóle cokolwiek ma z logiką w dobie kryzysu wywołanego COVID-19? Wchodzimy moim zdaniem w stadium bardzo niebezpieczne. Wczoraj czy przedwczoraj mieliśmy najwyższe ponad tysiąc przypadków. Na Lubelszczyźnie też bardzo dużo. I naprawdę jest duże zagrożenie. Otrzymuję co chwilę smsy wskazujące, że ktoś tam z moich znajomych jest zagrożona albo jest niebezpieczeństwo. I gospodarka z tego tytułu naprawdę cierpi. Każda dziedzina, gdzie może przynieść złotówkę, dolara dochodu zewnętrznego winna być pod opieką państwa, struktur państwa, a nie embargo, o którym tu tutaj wcześniej a, mówiliśmy. A propos opieki państwa, no pytanie jest też takie, jak państwo powinno się zachować wobec tych, którzy po pierwsze będą musieli zlikwidować te biznesy. No właśnie. Bo o ile one się dobrze kręcą, to pół biedy, jak rozumiem, ale być może ktoś wziął kredyt, ktoś zatrudnia ludzi, ci ludzie stracą Zachęcam pracę. wszystkich nas za słuchających, słuchających Zachęcam wszystkich nas słuchających do zerknięcia w internet. Pojawiło się mnóstwo filmików, nawet przez e, nagrywanych przez właśnie właścicieli i, 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 i mających te hodowle tłumaczących, jakie kredyty, ludzie uzyronią przed kamerą, mówiąc o tym, że nie wie, co dzieciom powiedzieć, bo jest kilka milionów kredytu, i trzeba to spłacić. On był przygotowany. On, rolnik, był przygotowany na, i po, robił biznesplan, czyli jakiś plan spłaty tego kredytu, wiedząc, że prawo nie może go zaskakiwać. I w tym momencie dostaje do no, rykoszetem, że tak powiem, będzie musiał jutro go likwidować ten interes i kto spłaci ten kredyt? Mówią co niektórzy mądrzy, że my znowu damy dotację, że yy, odszkodowanie z budżetu państwa. No drodzy kochani moi rodacy, czy widzieliście taką. Że dochód tworzy się z produkcji pieniądza, no można Glapińskiemu, przepraszam, prezesowi Glapińskiemu jeszcze jedną maszynkę w piwnicy postawić i krę, nie kręci te nowiutkie pieniążki, wydaje na rynek. Ale mnie uczono ekonomii, że to z, 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 z pracy, że to z y, produkcji, że to z usług tworzy się PKB, a nie z wydawania pieniędzy, to, produkowania pieniędzy. To zatem będziecie państwo namawiać prezydenta Andrzeja Dudy do Weta? No najpierw będziemy próbowali w Senacie. Jest na nasz yy, dwóch, yy, trzech, no powiedzmy, yy, z naszej listy startujących. Yy senatorów, spróbujemy popracować w Senacie. E, myślę, że zapowiedź, e, bo też czytałem tą zapowiedź Marszałka Grodzkiego, wskazuje, że jednak e, no, przyłoży się Senat. Tak zresztą, jaki e, w poprzednich tych trudnych ustawach pracował, pokazywał, że inna formuła, inna e, demokracji może być i, i pracy parlamentarnej, może być reguła. Myślę, że to popracują. A potem oczywiście cały czas to mówimy, choć jeszcze raz powtórzę, nie do końca wierzę, patrząc na Minione pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy, że ta logika wynikająca z obserwacji, bez konieczności jakiejś wynikliwości, tylko z obserwacji życia że ta, ten, ta myśl mu każe zawetować. Może być jeszcze próba Trybunału Konstytucyjnego, przekazania do Trybunału Konstytucyjnego. No są różne formy. Zobaczymy, bo jak powiedam, powiadam jeszcze raz, jest to nałożone na ten aspekt polityczny. Jeśli się to potoczy dzisiaj, jutro, bo to będzie dynamiczne, to będzie szybko się działo i tutaj jakoś sprawę sceny politycznej się uspokoi, to pewnie i te futrzaki, o których pan tu wspominał, będą inaczej odbierane. Scena rzeczywiście polityczna może się zmienić dynamicznie przeciw tej ustawie był także minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. No i wydaje się, że jego dni są policzone. Rzeczywiście tak jest. Myślę, że tutaj to tak, no, główny, główny. Przecież Jarosław Sachajko, poseł Główne. koalicji Polskiej jest wymieniany wśród ewentualnych kandydatów na to. Ja to już kiedyś powiedziałem. Wasz koalicjant. Ja to już kiedyś to powiedziałem. Dziennikarz to skrzętnie zanotował i puścił to może nieelegancko brzmi, ale powiedziałem w ten sposób, że trzeba naprawdę być no, nie do końca, żeby ten worek z kamieniami dźwigać teraz w imieniu, czy w, razem z pisem. Nagro madzili sobie tych kamyczków, kamyków różnych w tym woreczku, niech sobie na tych plecach ponoszą. A no to znaczy, że się. Polskie Stronnictwo Ludowe nie jest zainteresowane ewentualną koalicją. No przecież dziesiątki razy to powtarzamy I ja w tym studio i prezes e, Kosiniak. Dlaczego państwo e, traktujecie nas tak, e, no, no trochę jak, 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 jak ta reguła, która jest nieprawdziwa. No, no ale gdzieś pra e, Prawo i Sprawiedliwość będzie, jeśli e, Zjednoczona Prawica się nie utrzyma. Dużo tematów i nie zdążyłem e, panu powiedzieć, ale właśnie chciałem to, to do Powiedzieć, bo, bo ja nie przesądzam, że tak się nie stanie. Otóż te twory, które nazwano tak szumnie Polska-Zjednoczona Prawica, czyli Solidarna Polska i, i Porozumienie. porozumienie to tak de facto ludzie, którzy startowali z jednej listy, z prawa i sprawiedliwości, którzy noszą w klapie w zasadzie pisowskie znaczki i którzy na samochodach, a mam byłego kolegę, który cały duży samochód swój obkleił pisowskim, a nie porozumienia emblematami, więc ja nie przesądzam, czy nawet po zerwaniu tym oficjalnym koalicji tej Polskiej Zjednoczonej, prawicy, czy poszczególni posłowie nie będą wspierać oficjalnie, mniej oficjalnie, ale co by tylko mieć te 231 głosów w tym parlamencie. Taki, taki scenariusz łatwo sobie wyobrazić. Koalicja rządowa na szczeblu ogólnopolskim to jedno pytanie, co z koalicjami na przykład w sejmikach. Mamy już informacje właśnie z Podkarpacia. Marszałek Władysław Ortyl już złożył formalny wniosek o odwołanie członków Solidarności najpolskiej porozumienia z Zarządu Województwa. No mamy na Lubelszczyźnie członka Zarządu Województwa z, wskazanego przez Solidarną Polskę. I mamy z porozumienia. I mamy porozumienia. Tak się. Tak jest. Ale to pan nie Dzwon Chod Jak i pan Wojciechowski. Tak, to nie tyle chodzi co yy, organ wykonawczy, w zarządzie kto jest, tylko jaki jest skład yy, rady, jaki sejmiku. Myślę, że w Lubelskim chyba nie ma tej, tej, tej sytuacji, żeby nie miała, yy, prawa i sprawiedliwość nie miało większości. Ale, yy, yy, drodzy Państwo... A czy taka propozycja dla polskiego stronnictwa ludowego się pojawiła? Nie, myślę, że się nie pojawiła. Do mnie się na pewno nie pojawiła i nie słyszałem, żeby w przestrzeni jakiejś tam publicznej czy też ktoś z moich kolegów miał taką propozycję. Nie sądzę, nie wierzę w takie propozycje. Sytuacja w województwie lubelskim, jeśli chodzi chociażby o środki europejskie, o ich wydawanie, jest tragiczna. To, to już wszyscy na ten temat mówią. Jesteśmy jednym z Gorzej gospodarującym województwem lubelskim. Więc ten mój, to moje sformułowanie o tym borku z kamieniami absolutnie adekwatne jest również do sytuacji w Sejmiku i do sytuacji wypełniania obowiązku przez zarząd województwa lubelskiego. Więc dziwiłbym się, gdyby ktoś z kolegów moich potraktował tę sprawę jako poważnie. Ale powiadam jeszcze raz: pan marszałek Ortel i inni, którzy tam potrząsają szabelko, nie wykonują. Tych ruchów, tych dźwięków, tych gestów samodzielnie. Żebyście państwo to doskonale zrozumieli. To wszystko jest reżyserowane. I jedynym pociągającym za te sznureczki jest Jarosław Kaczyński. Uwierzcie państwo, tak to się dzieje. I jeśli to... był taki rozkaz, to pociągnął za ten sznureczek. Wy wyjawił, ale no żeby odwołać, to musi zwołać Sejmik. To musi trwać. Ale w przestrzeń poszło. Już ktoś się tam postraszył, ktoś się wystraszył. Może i Warszawa pomyślała sobie, o nie ma, nie ma żartów może upokorzymy się i pan minister Ziobro na Nowogrodzko dzisiaj z samego rana może czeka tam u, u, u pani w przedpokoju ale właśnie nie wiem jak ma na imię bo się zmieniła poprzednia sekretarka u pana prezesa więc nie wiem kto tam teraz puszcza do pokoju ale tak może być no tak to może być to zostawmy y, y, prawo i sprawiedliwość y, i na koniec y, ostatnie pytanie chciałem zapytać i a propos ruchu jak pan powiedział y, w tych tych ruchów politycznych y, kilka dni temu można było przeczytać że y, SL obrał e, kurs na sojusz e, z ruchem e, Polska 2053 na chołowni. Hmm, to tak daleko idące sformułowanie, ale owszem, rozmowy się toczą. E, na klubie, ważnym klubie, takim po dłuższej przerwie e, w ubiegły wtorek, który mieliśmy kilkugodzinne rozmowę, taką szczerą e, i serdeczną też powiedziałbym. No bo, nie ukrywam, pojawiały się te, również też ze strony naszego koalicjanta tej Koalicji Polskiej, konkretnie pana Pawła Kukiza, różne sformułowania, które niekoniecznie e, nam były miłe czy bliskie. Więc Ale trzeba... wasza koalicja, polska? Trwa. Nie, nie, nie. Tutaj, bo kwestia, tak jak wymieniłem konkretnie, powiedziałem o nazwisku, bo nie mówię o wszystkich posłach czy tam o, jako, jako ruchu, tylko mówiłem o konkretnym, konkretnej osobie, której przypisują jego cechy artysty, e, a, 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 a twierdzą ludzie, którzy znają ten światek, że to rzeczywiście może wynikać z tych, z tych cech, jego zachowanie. Więc jeśli chodzi o Koalicję Polską, to nie ma, nie ma żadnego problemu. Natomiast jeśli chodzi o przestrzeń, w której się Polskie Stronnictwo Ludowe chciałoby odnaleźć, czy chciałoby zagospodarować, to to nadal jest to centrum. Trochę dziwnym ruchem była, był, ruch, był ruch Hołowni, pana, pana szefa Hołowni, który pierwszego wyciągnął to samo w sobie jest nieeleganckie ale ze, piątek. ale ze skrajnej lewicy ze skrajnej lewicy gdzie wydawało Starzywała mnie się Właśnie, wydawało mnie się i wielu obserwatorom, że raczej będzie próbował zagospodarować środek, centrum, może troszkę na lewo, ale tak antykościelnie, tak anty nawet religijnie e, i lewą stronę, to tego się nikt nie spodziewa. Tak na dobrą sprawę, to ten ruch nam daje większą przestrzeń, ale no to jest duże zaskoczenie. Samo tworzenie klubu dla klubu, bez jakiejś wizji, gdzie my chcemy iść, i którą drogę, jaki program, to też jest skazane na krótki bieg i e, mówił to poseł e, Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan e, Łopata e, wytrawny doświadczony polityk e, z którym wspólnie tutaj próbowaliśmy zanalizować tę bieżącą aktualną i dynamicznie zmieniającą się sytuację polityczną w Polsce panie pośle bardzo dziękuję za to Ja panu bardzo serdecznie dziękuję i Polskiemu Radio Lublin za zaproszenie na dzisiejszą rozmowę Kłaniam Tomasz, się państwu Tomasz nie śpiał do usłyszenia